Czy pan przewodniczący Komisji Zdrowia... Bardzo proszę. Pan przewodniczący Komisji Zdrowia poza kolejnością prosił o słowo. Proszę. A więc dba o nasze zdrowie. Co więcej, proszę państwa, nie będzie to słowo ujęte w programie Rady. W 1893 roku najjaśniejszy pan, miłościwie nam panujący Franciszek Józef I, był łaskaw swoim edyktem powołać izby lekarskie w Krakowie i w Lwowie, czyli wschodniej i zachodniej galicyjską. I w tym roku obchodziliśmy 120-lecie samorządności lekarskiej w Krakowie i na tą okazję, czy z tej okazji wydaliśmy takie dzieło znakomite, które chciałem uprzejmie państwa prosić w imieniu Rady przepraszam, o przyjęcie. Czy teraz, czy po głosowaniach? Ja myślę, że to może od razu. Jeżeli od razu. To bardzo proszę, bo czekam, bo jak żeście prosili. Dziękujemy serdecznie w imieniu Izby Lekarskiej i swojej własnej. Proszę podziękować. A dedykację też możemy dostać od pana doktora? Zawsze. Po sesji pan doktor podpisuje książki. Tak. Pan doktor Friedinger, pani doktor Anna Staszewska również podpisuje tam. Dziękuję bardzo. Czy pani doktor również podpisze się tu? Bardzo dziękujemy. Panu przewodniczącemu bardzo proszę się wpisać. Mam 125. Dostałem właśnie, chcę, żebyście się mi wpisali oboje. Tam weź sobie. Prywolnie, jak ja uwielbiam. Bardzo bym cię prosił, Aniu. Będzie mi bardzo miło, bo ja wszystko piszę. Muszę mieć książkę autografa. Bo tak to każdy może mieć książkę, nie? Ale z autografem, może nie każdy. Czy wszyscy państwo dostaliście już? Jeszcze pan Durek i pani Agata. Pani Agata ma. Dziękuję. Tak, tak. Szanowni państwo. Sygnał daje do głosowania. Do głosowania. Panie Krzysztofie Durek, do głosowania. Pani Agato, do głosowania.